która oczyszcza i utrzymuje czystość na tych przystankach. Podjąłem decyzję, ponieważ jest to faktem. Firma Ewmar otrzymała ultimatum. Po pierwsze, jest zagrożenie, że nie zapłacimy najbliższej faktury za utrzymanie tych przystanków. To jest po pierwsze. Rozmawialiśmy w gronie w firmie łącznie z radcą prawnym i jestem zdecydowany do natychmiastowego zerwania umowy. Mają na to kilka dni, żeby się zastanowić i zrealizować zgodnie z umową to, co jest do wykonania, bo rzeczywiście wygląda źle. To jest drugi temat. Trzeci temat to jest skrzyżowanie Aleja 500-lecia i Śniadeckich. I powiem tak, nie chodzi nawet o autobusy. To skrzyżowanie dla dwóch pojazdów ciężarowych jest tragiczne. I tylko dzięki ogromnym umiejętnościom kierowców komunikacji miejskiej nie doszło tam do wypadków, czy do kolizji. Był jeden taki wypadek. Natomiast zdarzało się, że kierowcy naprawdę bardzo się obawiali i wyczekiwali dłuższe momenty, przepuszczając inne pojazdy. Dwa pojazdy ciężarowe, tym również oczywiście autobus, bo autobus też do tych zaliczamy, nie mogą, skręcając w ten sposób, żeby się mijały na samym skrzyżowaniu, jeden pojazd musi drugi pojazd przepuścić. Cieszymy się, że będziemy z tego skrzyżowania uciekali. Natomiast w przyszłości jest to problem do rozwiązania, zgadzam się z radną panią Marią Miller. I ostatni temat to autobusy. Obojętne, czy to będą marki Solaris, czy marki Mercedes, nie ma większego znaczenia. Natomiast nie będzie autobusów na gaz, ponieważ wymaga to ogromnych pieniędzy i trzeba przystosować całą infrastrukturę, czyli poczynając od stacji paliw, czyli po prostu w sensie napełniania tych autobusów gazem, po warsztat, który wymagałby przebudowy i to bardzo dużej. I dla trzech pojazdów jest to zupełnie niepłacalne, ale zgadzam się z tym, że to może być, szczególnie jeśli jeszcze uzyskamy gaz tam obecnie, o którym się tutaj, o którym się mówi, to byłaby dobra rzecz, natomiast nie zrobimy tego i te autobusy będą, już mogę powiedzieć, markę, ponieważ jest to jak gdyby przedłużenie umowy, którą wcześniej zawieraliśmy. Będą to autobusy marki Solaris. Dwa autobusy będą 12-metrowe, jeden autobus 10-metrowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan, rozumiem, że wyczerpaliśmy, a jednak nie, pan prezydent Zbigniew Kozłowski? Pan prezydent Szewc, udzielając odpowiedzi, przeoczył sprawę świateł na słowackiego Wyspiańskiego, bądź też nowej koncepcji świateł na Orzeszkowej, rozumiem, wzbudzanej. I tu prosiłbym o informację, czy coś w tym kierunku się dzieje. Natomiast przy okazji, obok tej beczki miodu wylanej na dyrektora Maca, ja tak łyżeczkę dziegciu, pół osiedla śmiało się, kiedy w dzień, kiedy padał mocno deszcz, szedł facet za beczką i ze szlaucha podlewał drzewka, które rosną wzdłuż Kazimierza Wielkiego. Także myślę, że tu po prostu zabrakło komuś wyobraźni, a że mu z grafiku wychodziło, to nieważne. Deszcz, nie deszcz, jadę, podlewam. Dziękuję bardzo. Pan prezydent. Dosłownie jedno zdanie. Oczywiście zorientuję się w tej zmianie koncepcji świata, bo nie jestem w stanie w tej chwili udzielić absolutnie odpowiedzi. Okej. Okay. Oczywiście, że ta komisja będzie opiniowała, mamy swojego przedstawiciela. Natomiast trochę mnie pan zbulwersował, powiem, tym podlewaniem w czasie deszczu. Muszę się zorientować bliżej, bo aż mi się w to nie chce wierzyć, żeby taka sytuacja zaistniała. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Jeżeli tak? Można jeszcze, proszę, proszę. Pani radczyni prawna dotycząca podnajmu. Proszę Pani Radny, stosunki najmu bądź dzierżawy regulują umowy cywilnoprawne, umowy najmu bądź dzierżawy i w postanowieniach strony ustalają, czy dany teren może być podnajmowany osobom trzecim, czy też nie.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor Cyryla Dobecka również. Ja proszę. Chciałam się odnieść do pytania pana radnego Pyziaka dotyczącego zagospodarowania kwartału ulic 14 lutego, Placu Konstytucji 3 Maja i Kwiatowej. Jest tam obowiązujący plan zagospodarowania, który wnętrze tego kwartału przewiduje na zagospodarowanie terenami towarzyszącymi budownictwu wielorodzinnemu. Taki jest zapis planu. Są tam istniejące garaże, które zostały swego czasu uwłaszczone wewnątrz, a ten budynek to był budynek na terenie gminnym. Nakłady na ten budynek poniosła spółdzielnia ze Złotowa. W drodze postępowania sądowego odzyskaliśmy ten teren i rozebraliśmy budynek. Ponieważ komunikacja czy kontaktowanie się ze wspólnotami, które są dookoła tego kwartału w zakresie możliwości zagospodarowania tego wnętrza nie przyniosły rezultatu. Wydział mój wystąpił do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z takim wnioskiem, aby ewentualnie przemyśleć możliwość innego zagospodarowania tego wnętrza. Nawet myśleliśmy o tym, żeby tam może niewielki budynek wielorodzinny postawić, ale analiza zagospodarowania przestrzennego wykazała, że odległości, które tam byłyby, tak, między budynkami byłyby za małe i plan, to znaczy wniosek został rozstrzygnięty negatywnie i nadal jest tam obowiązujący plan taki, jaki jest. Tym niemniej wspólnoty nie wykazują żadnej chęci zagospodarowania tego placu, który właściwie powinien tym mieszkańcom tam służyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A obietnica? Bardzo proszę, pan przewodniczący Marian Borełkowski. Obietnicy bym dotrzymał, tylko że pan prezydent, a tak kierowałem do pana prezydenta ten zjazd z obwodnicy Żeleńskiego, może to jest gwarancja wykonawcy tej całej drogi, dlatego no, trudno mi powiedzieć, bo takie wąziutkie zrobili, może oszczędnościowe sprawy grały rolę, ale tam już wypadek był. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent jest w stanie udzielić teraz odpowiedzi? Nie. Czy ten zjazd, panie przewodniczący, to skrzyżowanie z ulicą Żeleńskiego wykonano zgodnie z projektem technicznym? Z całą pewnością nie jest to coś, co należałoby uwzględniać w ramach obsługi gwarancyjnej wykonawcy. Natomiast zapewniam, że przeanalizujemy pod względem technicznym jeszcze raz to skrzyżowanie, odnosząc się do pana wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przychylę się też do słów proszę, radnego Mariana Borokowskiego. Ten zjazd jest naprawdę bardzo wąski. Nieraz też tam jeździłem i dwa auta osobowe ciężko, żeby przejechały. Dziękuję. Trzeba dobrze manewrować. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wobec wyczerpania tego punktu, wyczerpania porządku obrad, zamykam 10. sesję Rady Miasta Piły. Dziękuję państwu bardzo serdecznie.